Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu, że jesteś tutaj w nas, pośród nas i że masz moc, aby rzeczywistość, którą możemy dotknąć, którą widzimy, którą słyszymy, którą czujemy, Ty możesz przemieniać. Bez tej mocy nic nie możemy zrobić, ale z Twoją mocą możemy wszystko. Co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja w nas. Obecność Twa. Doświadczyłem i jaką miłość dał nam, serce me wolne jest, mój wstyd odszedł. Doświadczyłem i wiem, jaką miłość dał nam, serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tam. Obecność Twa. Duchu Święty, zapraszam. Święty, zapraszamy Cię, zapraszamy.
blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Ważniejsze niż świat, z czym porównać się da, Bóg nadzieja w nas. Obecność Twa. Doświadczyłem i wiem, jaką miłość dał nam. Serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tam. Obecność Twa. Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań po. Wśród nas Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij. Zamieszkaj tu i zostań pośród.
indziej tysiąc dni.
Któż jest jak On, Baranek Boży Lew, w niebie Jego tron. Góry chylą się, oceanów głos śpiewa chwały pieśń. Któż jest jak On, Baranek Boży Lew, w niebie Jego tron. Góry chylą się, oceanów głos śpiewa chwały pieśń. Adonai, kiedy słońce wschodzi i gdy się kończy każdy dzień. Adonai, aniołowie święci wraz jak Ty, Panie. Któż jest jak Ty, Baranek Boży Lew, w niebie jest Twój tron. A góry chylą się, oceanów głos śpiewa chwały. Słońce wschodzi i gdy się kończy każdy dzień, Pan Adonai, aniołowie święci wraz z narodami ziemi. Wschodzi i się kończy każdy dzień. Chwal Adonai, aniołowie święci wraz z narodami ziemi.
godziny, gdy się kończy każdy dzień.
głosi Twoją chwałę. Ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec. Przyczyna i cel wszystkiego. Jezu Chryste, jakże piękny jesteś, jakże święty jesteś. Jak cudowna jest ofiara Twoja, którą odkupiłeś nas. Dziękuję Ci, Jezu, przyjacielu mój, że mogę widzieć efekty Twojej ofiary, że mogę widzieć Twój Kościół odkupiony, zanurzony w nadziei. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, najpiękniejszy, najlepszy, najcudowniejszy Panie. Jedyny, prawdziwy Boże. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Tato, za Twego Syna Jezusa Chrystusa, za odkupienie, które nam dałeś w Nim, za życie wieczne, za Twoje plany, jakie masz względem nas, względem Kościoła. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twój odwieczny plan, że poprzez Kościół wszyscy poznają, kim jest Jezus. Dziękujemy Ci, Boże, że nas wszczepiłeś w ciało swego Syna Jezusa Chrystusa i że tak cenni i ważni jesteśmy dla Ciebie. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. List do Rzymian, 8 rozdział. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że dobre jest Twoje odejście, bo gdy Ty odejdziesz, to poślesz Twego Ducha. I tak się stało, Panie. Ty nam dałeś Twego Ducha, Ducha Świętego, abyśmy nie byli sami, abyśmy nie byli sierotami, ale abyśmy mogli mówić do naszego Boga w niebie, Tatusiu, Abba, Tatusiu. Dziękujemy Ci, Boże, za Twego Ducha. Dziękujemy Ci, Boże, że przez Ducha Świętego, który jest w nas, jesteśmy Twoimi córkami i synami, jesteśmy Twymi dziećmi. Przyjąłeś nas, Boże, do swojej rodziny, dając nam Twego Ducha. Usynowiłeś nas, uczyniłeś nas dziedzicami, współdziedzicami z Jezusem Chrystusem. Wszystko, co jest Jezusa, jest nasze. Wszystko, co jest Twoje, jest nasze, bo jesteś naszym Tatą. I my mamy w tym udział przez Twego Ducha. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że nie jesteśmy sierotami. Nie jesteśmy porzuceni, nie jesteśmy sami. Ale mamy Tatę w niebie i Ducha Bożego, który żyje w nas. Duchu Święty, kochany Duchu Święty, Ty, który zamieszkujesz serce każdego wierzącego. Kochany Duchu Święty, Ty, który jesteś blisko, tak blisko, że już bliżej nie może być nikt i nic.
Ty, Duchu Święty, jesteś tym, który nas prowadzi. Dziękuję Ci za to, Duchu Święty, że to Ty jesteś światłem, że to Ty rozświecasz każdą ciemność, że to Ty dajesz poznanie, że to Ty dajesz mądrość i że to Ty dajesz siłę i moc, aby żyć. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że nas prowadzisz, każde dziecko, bo takie jest Twoje zadanie. Panie, tego pragniemy. Tego pragniemy. Prowadź nas, Duchu Święty. Pouczaj nas, Duchu Święty. Rozjaśniaj mrok, Duchu Święty. Przepasuj nas mocą Twoją. Wypełniaj nas miłością do Boga i do siebie nawzajem. Duchu Święty, przenikaj nasze serca, oczyszczaj je. Czyń nas coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, prowadź nas. Prowadź nas w Twojej odwadze, bo otrzymaliśmy Ciebie, Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Dlatego prowadź nas, Kościół Boży, w mocy Twej. Wypełniaj nas miłością, Bożą miłością. I dawaj nam mądrość, trzeźwość i poznanie Bożej woli i Bożych dróg. Duchu Święty, ucz nas poruszać się w dziedzictwie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Duchu Święty, Ciebie potrzebujemy. Duchu Święty, Ciebie pragniemy. Duchu Święty, Ciebie mamy. I chcemy służyć w Tobie i z Tobą. Chcemy iść z Tobą i za Tobą. Chcemy poruszać się w Tobie, przez Ciebie, dla Ciebie, aby Boże Królestwo rozszerzało się przez Kościół, aby wszyscy na całej ziemi zobaczyli, kim jest Jezus, kim jest Ojciec i kim jesteś Ty. Duchu Święty, działaj. Działaj w Kościele, działaj poprzez Kościół. Działaj w nas i przez nas. O to Cię prosimy, tego pragniemy, tego wyczekujemy, więcej i głębiej. Prowadź nas, Panie, prowadź nas, Panie. Amen. Śmiały przystęp do Ciebie. Dzięki.
swoich synów, a nasz stół jest syto zastawiony. On daje nam wszystko, czego nam trzeba, a nawet dużo więcej, błogosławieństwa Jego. Synom i córkom nigdy niczego nie zabraknie. Wszystko mamy w Tobie, wszystko mamy w Tobie. Nie dasz mi kamienia, gdy proszę Cię o chleb. Ojcze, spraw bym był jak Ty, Tato, spraw bym był jak Ty. Ojcze, spraw bym był jak Ty, uczyń mnie takim jak Ty. Ojcze, spraw bym był jak Ty, Tato, spraw bym był jak Ty. Ojcze, spraw bym był jak Ty, uczyń mnie Próbowałem chodzić po wodzie, ogarnęła mnie morska toń. Gdy brakło mi tchu, poczułem w mojej dłoni Twoją dłoń. Gdzie
chciałem wyrzucać demony. Przyszły ciemności i lęk. Drżałem ze strachu, lecz wtedy uratowałeś mnie. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Jak każdy syn czy córka, chcę być taki sam jak mój ojciec. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Jak każdy córka, chcę być taki sam jak mój ojciec. Chcę, ja chcę być taki jak. Że wszystko, jeśli uczynisz mnie tylko takim jak ty. Ty stoisz przy mnie czekając, ja zaś próbuję iść sam. Uśmiechasz się, mówiąc: synu, czy nie mógłbym ci pomóc w czymś? Sfrustrowany staram się bardzo, mam przecież udowodnić coś. Nie wiedząc, że w mej słabości doskonali się twoja moc. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Jak każdy syn czy córka, chcę być taki sam jak mój ojciec. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Na szale położę wszystko, jeśli uczynisz mnie tylko takim jak ty. Chcę być jak ty. Chcę, ja chcę być taki jak. Każdy syn czy córka chce być taki sam jak mój ojciec. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Na szale położę wszystko, jeśli uczynisz mnie tylko. Ojcze, sprawbym był jak ty. Tato, sprawbym był jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Tato, sprawbym był jak ty. Ojcze, sprawbym był jak. Uczyń mnie takim jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Tato, sprawbym był jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Tato, sprawbym. Ojcze, sprawbym był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Tato, sprawbym był jak ty. Ojcze, sprawbym był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty. Ojcze, sprawy był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty.
każdego dnia na swój obraz przemieniasz mnie, Twój Duch. Wspaniale i trwale zamieszkał we mnie, Twoje życie rozpocząłeś i potrwa na wieki. Rozdział 14-19, ale przeczytam jeszcze werset 10. Teraz mają za pośrednictwem Kościoła, księstwa i władze niebieskie poznać wielorako mądrość Boga. Takie było Jego odwieczne postanowienie, które urzeczywistnił w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dlatego zginam kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego bierze swą nazwę wszelka społeczność w niebie i na ziemi. Niech dozwoli wam, według bogactwa swej chwały, stać się przez Ducha Jego mocnymi i silnymi w życiu wewnętrznym. Niech Chrystus mieszka w sercach waszych przez wiarę. Zapuśćcie głęboko korzenie w miłości i ugruntujcie się w niej, abyście wespół ze wszystkimi świętymi zdołali pojąć, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębia, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, a tak zostaniecie napełnieni całą pełnią Bożą. Staję przed Tobą, Ojcze, który zamyśliłeś plan dla Kościoła, Twój odwieczny, doskonały plan. I Ty go realizujesz, i Ty go zrealizujesz. Nawet jeśli tego nie widzimy, to Ty nie zaniechałeś, Panie, swoich zamysłów i swoich zamiarów. Ty czynisz największe starania. Nawet jeśli nam już się nie chce, to Tobie się chce. Bo tak jak zamyśliłeś, Twój odwieczny plan, Panie, dla Kościoła, tak się stanie. Staję na Twoim Słowie, Panie, i wołam o Twojego Ducha, bo tylko przez Twojego Ducha, Panie, to się może stać. Na nic nasze wysiłki i nasze starania. Nasza siła jest ograniczona i nic nie mamy, jeśli nie mamy od Ciebie. Dlatego wołam o Twojego Ducha więcej i więcej. Tchnij swojego Ducha w Kościół. Wzmocnij wewnętrznego człowieka każdego wierzącego. Podnieś i posil. Ty zostawiłeś Ducha Świętego, żeby wprowadził nas we wszelką prawdę, żeby nas pouczył, pocieszył, żeby nas prowadził. I ja wołam, Duchu Święty, przyjdź dzisiaj do Kościoła. Przyjdź, nawiedź Kościół. Przyjdź, nawiedź Kościół. Przyjdź, nawiedź Kościół. Przyjdź z prawdą. Przyjdź z objawieniem.
do czego Kościół jest powołany, a do czego nie jest. Przyjdź z Bożym sercem do Kościoła dzisiaj, Duchu Święty. Wzmocnij każdego wierzącego. Podnieś nasze ręce, wzmocnij nasze kolana. Niech nasze serca będą pełne ufności, że Bóg to, co zamyślił, to będzie czynił, to czyni. I nawet jeśli nie widzimy, ja wiem, Panie, że to się dzieje, że Ty już budujesz swój Kościół, że tego umacniasz, że tak jak powiedziałeś, że chcesz, żeby nadziemskie władze i zwierzchności poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, tak się dzieje, Panie. Panie, niech tak się dzieje w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych domach i w naszych rodzinach. Ale to jest tylko możliwe, kiedy się zakorzenimy w Ciebie, Jezu Chryste. Kiedy Ty będziesz naszym fundamentem. Dlatego chcemy, Panie, wyznać, że nie ma innego fundamentu, nie ma innej głowy, tylko Ty, Jezu Chryste. Ty jesteś głową Kościoła i pociągnij Kościół za sobą. Wydaj rozkazy. Wylewaj swojego ducha, wylewaj namaszczenie, wzmacniaj Kościół. Niech Kościół chodzi Twoimi drogami, niech Kościół porzuci swoje ścieżki. Jeden jest nauczyciel i Ty nim jesteś, Panie. I Ty jesteś najdoskonalszy, Panie, w miłości, bo okazałeś tą miłość, umierając za nas za krzyżu. Dlatego proszę Cię, Panie, żebyś nas dzisiaj uczył, co to znaczy kochać, co to znaczy chodzić ścieżkami miłości. Co to znaczy tak naprawdę kochać? Ja wołam dzisiaj, Panie, o to, żebyś nam objawił, jaki Ty chcesz być w Kościele widoczny. Jaki Ty chcesz być w Kościele namacalny. Jaki Ty chcesz być w Kościele prawdziwy. Jaki Ty chcesz być w Kościele obecny. Panie, ja wołam o to, żebyśmy zrobili Tobie miejsce. Żebyśmy odsunęli się na bok. Skłonili przed Tobą i powiedzieli: Panie, nic nie mamy, jeśli nam nic nie dasz, bo Ty jesteś naszym bogactwem, bo Ty jesteś tym, który nas może wyposażyć, bo tylko Ty możesz nas nauczyć miłości, bo tylko Ty możesz zmienić nasze serca twarde, bo tylko Ty możesz nas nauczyć skłaniać swoje karki, bo tylko Ty możesz powstrzymać nasze ręce, żebyśmy nie rzucali kamieniem jeden w drugiego, tylko Ty, Panie, nasz nauczycielu. I ja wołam dzisiaj, Jezu, żebyś nas tego nauczył, żebyśmy nie chcieli swojej racji udowadniać, żebyśmy swoich sądów nie wyrażali, ale żebyśmy chodzili drogami miłości. Naucz nas dzisiaj, Panie, pociągnij nas dzisiaj do swojego serca. Wkorzenieni i ugruntowani w Ciebie, Panie, chcemy być. Pełni Twojego ducha, pełni tego, co zamierzyłeś i zaplanowałeś, Panie. Jeśli Ty sam powiedziałeś, że uczniowie będą poznani po miłości, to tak będzie. Prawdziwi uczniowie będą poznani po miłości, to tak będzie, Panie. I świat odda chwałę Ojcu, kiedy zobaczy tę miłość. Panie, niech to pochwyci nasze serca, że nie ma innej drogi ewangelizacji. Nie ma innej drogi, jest tylko miłość, Panie. Naucz nas tego dzisiaj, Panie. Co to znaczy kochać, Panie? Rozciągnij nasze serce, rozciągnij nasze pojmowanie. Niech Kościół, Panie, pokutuje z braku miłości. Niech Kościół pokutuje z oskarżeń brat przeciw bratu. Niech Kościół pokutuje za lata, które zmarnowaliśmy. Panie, niech będzie przyszłość dla nas, Panie, według Twojej chwały, według Twojego zamysłu. Panie, ja wołam dzisiaj o to, żebyś nas pochwycił, żebyśmy byli tymi, którymi chcesz, żebyśmy byli pełni Ciebie, Panie, pełni Ciebie, pełni Boga, prawdziwie Twoim Kościołem, Panie. Panie, tylko Ty możesz to uczynić przez Twego Ducha. I o to wołam dzisiaj w imieniu Jezusa. Amen. Kościół zabłyśnie blaskiem chwały Twej.
lecz znać Twoje słowo, być łagodnym, wiedzieć, co to znaczy. Sprawia, że ręce w górę chcę wznieść. Twoja radość ogarnia Kościół Twój. Daj nam przyjąć ją, rozeznać i w górę ręce wznieść. W górę ręce wznieść. W górę ręce wznieść dla Ciebie. Yeah.
Będę modlić się dalej za Kościół z listu do Kolosan 1:9-11. Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Panie, dzisiaj chcę wołać za cały Twój Kościół. Chcę modlić się, Panie, aby ono doszedł całkowicie do poznania Twojej woli, w całym duchowym zrozumieniu. Panie, chcę modlić się o Kościół, który Cię naprawdę zna, który jest zapatrzony w Ciebie, Panie, który ma objawienie tego, kim naprawdę jesteś. Chcę, Panie, wołać o to, by powstał Kościół chodzący w Twojej świętej obecności. Kościół szukający Ciebie, Panie. Kościół świadomy czasów. Panie, chcę wołać o Kościół, który ma pełne zrozumienie tego, jaka jest Twoja wola, Panie, co szykujesz, co przygotowujesz, co zamierzasz. Panie, ja wołam, żeby o taki Kościół, który wzrasta w głębszym poznaniu Ciebie, w duchowym zrozumieniu. Kościół szukający Ciebie. Kościół mający objawienie tego, kim jesteś. Jakie są Twoje plany. Świadomy czasu, w jakim żyję. Panie, ja dzisiaj wołam, żebyś przyszedł do Kościoła i objawił mu naprawdę, kim jesteś. Panie, ja dzisiaj wołam, żeby Kościół, Panie, zniżył się, usiadł dzisiaj, zgiął swoje kolana przed Tobą i szukał Twojej świętej obecności. Panie, ja dzisiaj wołam o Kościół, który będzie szukał Ciebie z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Panie, ja dzisiaj wołam o Kościół, który zrezygnuje z siebie, zrezygnuje z własnych pragnień. Nie będzie poszukiwał tego, co swoje, ale co Twoje. Panie, ja wołam o święty Kościół. Święty Kościół, Panie, szukający. Panie, ja wołam o Kościół spragniony Twojej świętej obecności. Panie, ja wołam o Kościół świadomy tego, że Ty ponownie powrócisz i że Twoje przyjście jest bliskie. Panie, ja wołam o Kościół, który będzie oczekiwał Twojego przyjścia. Panie, ja wołam o Kościół, który wie, że przyjdziesz do Jerozolimy i że tam będzie miejsce Twojego oczekiwania. Panie, ja wołam o Kościół, który będzie świadomy tego, że będzie wołał wspólnie z Izraelem, Panie Jezu, przyjdź. Ja wołam o Kościół, Panie, świadomy czasu, w jakim żyję. Panie, niech to nie będzie Kościół, który, Panie, rozgląda się wokół, Panie, który szuka swego. Ja wołam o Kościół zjednoczony z naszymi braćmi w Jezusie Chrystusie, z naszymi braćmi z Kościoła, spośród narodu żydowskiego. Panie, ja wołam o Kościół zjednoczony, który będzie jednej myśli, jednego pragnienia, jednego serca. Panie, ja dzisiaj wołam o Kościół, który będzie oczekiwał ponownie Twojego przyjścia. Panie, przyjdź z taką świadomością do Kościoła, przyjdź z takim pragnieniem do Kościoła. Panie, przyjdź dzisiaj, nawiedź swój Kościół swoją obecnością. Panie, ja wołam, niech Kościół Ci zegnie swoje kolana przed Tobą i poszukuje Ciebie, tylko Ciebie, niczego innego. Panie, niech to będzie Kościół, który będzie głęboko przekonany o tym, kim jesteś. Niech to będzie Kościół, który zna Ciebie. Zna Ciebie tak naprawdę i wie, kim jesteś. Panie, niech to będzie Kościół, jak te panny, które mają oliwę, które, Panie, są przygotowane na Twoje przyjście. Panie, ja dzisiaj wołam. Nie przestanę się modlić, nie przestanę wołać, aby Kościół Ciebie poznał, aby, Panie, poznał Twoją wolę, aby wzrastał w mądrości i duchowym zrozumieniu. Panie, ja nie przestanę wołać, aby Kościół był godny Ciebie i postępował w sposób godny Ciebie. Panie, ja nie przestanę wołać, żeby to był Kościół, który się Tobie podoba. Żeby się naprawdę pojawił Kościół, który wyda owoce wszelkich dobrych czynów. Kościół pełen miłości, Kościół mający objawienie tego, kim jesteś. Kościół chłodzący w posłuszeństwie Duchowi Świętemu.
Panie, ja dzisiaj wołam o taki Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa. My Twój Kościół, społeczność wywołanych, chcemy dojść do pełnego poznania Twojej woli, nie naszej woli, lecz Twojej. Tego, kim jesteś, Panie. I daj nam zbliżyć się do Ciebie jeszcze bardziej. Panie, chcę być jedno z Tobą. Chcemy postępować w sposób godny Ciebie, w pełni Tobie się podobając, wydając owoc wszelkich dobrych uczynków. Tak, Panie, to Tobie się chcemy podobać. Więc stwórz nas dziś serca czyste, oddane Tobie i odmów nas Ducha swego dziś. Niech będzie stały, niech będzie prawy. Nie Twój Duch pozna. Nie przez naszą siłę, nie przez naszą moc, lecz przez Ducha Świętego. Kościół
święci, jak Ty jesteś święty. Musimy być święci, jak Ty jesteś święty. Nade wszystko pragnący stać się takimi jak Ty. Mieszkający w Twojej obecności, mieszkający w Twoim domu, troszczący się o Twój dom, o swój własny, przepełnieni miłością i chwałą.
Dzisiaj bardzo wielu chrześcijan w północno-wschodniej Nigerii doświadcza aktów przemocy. Wiele rodzin straciło swoich bliskich. Chrześcijanie są grabieni, wyrzucani ze swoich domów, pozbawiani swoich pól, zwierząt, wypędzani. Kobiety i dzieci są porywane i przymusowo przetrzymywane jako zdobycze wojenne. Nadal działa Boko Haram. Przychodzimy przed Twój tron, Ojcze, tron dobrego Boga i nad naszymi braćmi w Nigerii chcemy ogłosić, że niebo jest otwarte, że to jest ten sam tron, tron Twojej łaski, tron Twojego miłosierdzia, tron, na którym zasiadasz Ty, prawdziwy, jedyny Bóg. I Ojcze, dzisiaj chcę przynieść Ci narody Nigerii i chcę przynieść Ci Twoje dzieci. W Nigerii żyje 170 milionów ludzi. Ponad połowa to muzułmanie. W północno-wschodnim regionie szerzy się radykalny islam.
którego priorytetem i celem jest niszczenie chrześcijaństwa i umacnianie prawa szariatu. Ojcze, wołamy. Wołamy za naszymi braćmi, którzy żyją w tych rejonach, którzy doświadczają prześladowań, którzy ostatnio przechodzą przez czas wielkiego ucisku, czas bólu, czas łez, cierpienia i wołania do Ciebie, bezradności, dlatego że nie ma tego, kto by za nimi stanął, bo nie ma nikogo, kto by przyszedł im z pomocą. Ojcze, chcemy wyznać, że to jesteś Ty, który się troszczysz. I w Twoim Słowie jest napisane, że wymierzasz sprawiedliwość skrzywdzonym i dajesz chleb głodnym i oswobadzasz więźniów i otwierasz oczy ślepych i podnosisz zgnębionych, bo kochasz sprawiedliwych. Ty jesteś ten, który strzeżesz przychodniów. Ty jesteś ten, który miłosierdziem otaczasz sierotę i wdowę. Lecz jesteś też tym, który zatracasz drogę bezbożnego. Jesteś królem. Ojcze, chcę wyznać, że dla Twoich dzieci w Nigerii jest zaopatrzenie, jest łaska, jest rozwiązanie, jest życie, jest nadzieja, jest wybawienie. Panie, ten Kościół woła do Ciebie. Wierzący wołają do Ciebie, abyś ich wybawił. Panie, ja wołam, aby ich głos był słyszalny, nie tylko w niebie, bo tam jest, ale tu na ziemi, aby narody sprzeciwiły się bezprawiu, które się toczy, które jest wymierzane wobec chrześcijan. Panie, wołam o Twoją sprawiedliwość, abyś oddał sprawiedliwość ludziom, którzy dzisiaj są gnębieni, którzy są wypędzani ze swoich wiosek, którzy są pozbawiani swoich domów, swojego mienia, którzy są zabijani. Panie, wołam, abyś Ty wymierzył sprawiedliwość rodzinom, które potraciły swoje córki, potraciły swoje dzieci, które są dzisiaj w niewoli Boko Haram czy innych islamistycznych jednostek rządzących na tym terenie. Panie, ja wołam o Twoje rozwiązanie dla tego konfliktu, który dzieje się już bardzo długo, dzieje się już kilka lat. Panie, wołamy o Twój pokój dla tej ziemi, tak jak wyznawaliśmy, że przez Kościół narody poznają Twoją mądrość, Twoją dobroć. Tak niech Nigeria pozna prawdziwego Boga, niech Nigeria pozna Jezusa Chrystusa, niech Nigeria przez Kościół swój, który dzisiaj jest złamany, ale niech pozna Twoją miłość, niech zobaczy, że nadzieja, że zbawienie, że zaopatrzenie, że wolność, że życie, że pomyślność, że błogosławieństwo jest w Jezusie Chrystusie. Niech narody poznają, Panie, wołamy, aby przez Twój Kościół, złamany Kościół Nigerii, przyszło poznanie dla narodów muzułmańskich, które żyją tam dzisiaj. Panie, ja wołam o Twoją miłość, aby była w sercach każdego wierzącego, o miłość, która nie szuka swego, ale miłość, która mówi, że Ty jesteś rozwiązaniem, że Ty jesteś zabezpieczeniem, że Ty jesteś życiem, że w Tobie jest nadzieja. Panie, ja wołam o to, aby dzisiaj Kościół w Nigerii umocnił się. Niech to doświadczenie cierpienia nie będzie tylko doświadczeniem cierpienia, ale też doświadczeniem Twojej mocy, doświadczeniem Twojej łaski, doświadczeniem Twojego zaopatrzenia prosto z nieba. Panie, ja dziękuję Ci, że tron Twój to tron dobrego Boga, to tron łaski. I dzisiaj wołamy o tą łaskę, która jest potrzebna dla Kościoła w Nigerii. Dzisiaj wołamy o to pocieszenie, które potrzebują nasi bracia w Nigerii. Ja wołam, Panie, abyś Ty związał każde złamane serce, abyś opatrzył dzisiaj każdą radę.
Twoje królestwo przyszło do Nigerii. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Niech objawi się Twój pokój. Niech objawi się Twoja sprawiedliwość. Niech głusi usłyszą, a ślepi zobaczą. Niech chromi zaczną chodzić. Niech Twój Kościół podniesie się z kolan. Niech Twój Kościół zacznie Ciebie wielbić. Panie, ja mam takie pocieszenie, gdzie Twój Kościół zdejmie szaty wdowy, odrzuci szaty żałoby i będzie Cię uwielbiał z całego serca, bo pozna Boga prawdziwego, bo pozna Tego, który za Nim staje, bo pozna zwycięzcę, lwa z pokolenia Judy. Panie, ja mam takie poznanie w ich sercu, w czasie takim jak ten, w czasie, kiedy z zewnątrz przychodzi ucisk. Ja wołam, aby oni doświadczali Ciebie w sposób ponadnaturalny, aby doświadczali rozwiązań, aby doświadczali zaopatrzenia, aby doświadczali pełni uzdrowienia, aby doświadczali ponadnaturalnej odwagi, którą tylko dajesz Ty, Duchu Święty, aby nie bali się pozostać Ci wierni, aby nie bali się mówić o Tobie, aby nie bali się składać świadectwa, aby nie bali się głosić swoim przeciwnikom, aby nie bali się tych, którzy dzisiaj mogą zabić ciało, aby nie bali się. Panie, błogosławimy Kościół w Nigerii. Błogosławimy też te wszystkie rodziny, które nadal czekają na swoje córki. I proszę Cię, Ojcze, aby powróciły, aby wszystkie dziewczynki z Chibo, które od ponad czterech lat są w niewoli, aby te, które jeszcze nie zostały uwolnione, a żyją, aby powróciły do swoich rodzin, aby mogły cieszyć się życiem. Panie, prosimy Cię, abyś uleczył głębokie rany w tych rodzinach, abyś uleczył ból, który dzisiaj przenika ich serce. I ogłaszamy, że nie ma takiego bólu i nie ma takiego cierpienia, którego byś nie rozumiał i którego nie jesteś w stanie uzdrowić. Ogłaszamy, Panie, wolność dla więźniów. Ogłaszamy, Panie, wolność dla dziewczynek z Chibo. Ogłaszamy, Panie, Twoją dobroć dla Nigerii. Panie, z tym zbawieniem, Nigerio, to Twój ból.
walczy za swój lud, bo Pan jest wojownikiem, Pan to Jego imię. On walczy za nich, On walczy za swój lud, bo Pan jest wojownikiem, Pan to Jego imię. On walczy za nich, walczy za nich. Walczy za swój lud.
jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty. Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty. Zatrzymaj mnie i pozwól dalej iść, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały, zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce. Gdy oceniam innych bez miłości, zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Gdy boję się o to, co pomyślą inni, zatrzymaj mnie, bo ważne jest, co myślisz Ty. Troszczę się tylko to, co jest moje. Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię. Chcę widzieć Cię. Tylko Twoja jest chwała.
życiu my. Chcę widzieć Cię w życiu my, wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu my. Twoja jest chwała i moc, tylko Twoja jest chwała i moc. 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 Tylko Twoja jest chwała i moc. Twoja jest chwała. Rzeczy dajesz nam, bo jesteś dobry, jesteś dobry, zawsze dobry, zawsze wierny, jesteś dobry, zawsze dobry. Ciebie widzieć chcę.